75% rynku medialnego w Polsce jest w rękach niemieckich. To chyba tyle wiecie, ponieważ ja to z Ameryki widzę i oglądam i mi się to nie podoba. Ponieważ wchodzę na jeden portal, widzę drugiego, tego samego człowieka, finansowanego przez kapitał niemiecki, 100 tysięcy marek, nie wiem, funtów złotych dostaje z kapitału niemieckiego za praktycznie uprawianie niemieckiej propagandy. W związku z tym ja zrobiłem taką rzecz, że na Max TV puściłem petycję, która się kręci piorunem, o ograniczenie kapitału niemieckiego w mediach na terytorium państwa polskiego. I to się kręci 100 tysięcy podpisów, tam już było, nam to chcieli zamknąć, potem otworzyli, no i tak dalej. Ale podpiszcie te petycje. Przecież jesteście chyba polskimi mediami. Jeżeli mnie to przez... Tak czy nie? Jesteście za, czy nie jesteście, czy jesteście przeciwko? Uważacie, to jest dobry pomysł, czy zły? Okej. No okej. To w takim razie, czy tutaj są... jest kapitał niemiecki na sali? No dobrze, to jestem tu jedyny, który mówi jak jest. No cóż, trudno. Ale w takim razie, jeżeli wrócicie do domów, możecie przyjść i zobaczyć i powiedzieć jak jest. No, możecie w domu to sobie zrobić, możecie te petycje podpisać. Ponieważ naprawdę mnie się wydaje, że w Polsce powinien być... Ja nie mam żadnego problemu, że ktoś robi pieniądze, że ktoś zarabia, ale jeżeli ktoś wchodzi w politykę i wchodzi w politykę butami i uprawia propagandę, to nie powinno mieć miejsca uwagi. Wpada ze mną do windy młody chłopak i mówi, panie Maksie, dziękuję panu za to, co pan robi dla Polski. Chciałem panu podziękować. I dla mnie taki widz to jest największa nagroda. Nazywam się Mariusz Max Koronko i mówię, jak jest. Dziękuję. Dziękujemy.